Rozmowa dnia. Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki, jest dziś naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, panie. Łączymy się oczywiście zdalnie. Panie wojewodo, rośnie liczba zakażeń w Polsce. W regionie łódzkim przekroczyliśmy już granicę 20 tysięcy w Polsce. W łódzkim mieliśmy prawie 1800 przypadków zakażeń wirusem. Coraz dłużej stoją karetki przed szpitalami. Wczoraj informowaliśmy o przypadku, gdy pacjent w karetce czekał 8 godzin przed szpitalem. Czy służba zdrowia w województwie jest na walkę z COVID przygotowana? Służba zdrowia w województwie łódzkim jest przygotowana, tak jak służba zdrowia w Polsce i w innych krajach. Musimy wziąć pod uwagę, że to jest sytuacja absolutnie nadzwyczajna, co się dzieje. Znaczy, mamy zupełnie nową chorobę, którą trzeba leczyć oddzielnie na innych oddziałach. W związku z tym trzeba wykrawać całe szpitale i całe oddziały w różnych szpitalach innych po to, żeby służyły walce z tą chorobą. Mamy w tym momencie prawie 1300 łóżek drugiego poziomu, a łącznie 2000 łóżek covidowych w województwie łódzkim, czyli z normalnej sfery szpitalnej musieliśmy wykroić tak dużą przestrzeń, która służy tylko i wyłącznie jednej chorobie. To jest bardzo trudna sytuacja, szczególnie, że choroba jest zaraźliwa. Coraz, biorąc pod uwagę zwiększającą się liczbę zakażeń, tak jak powiedział pan redaktor, to nie ułatwia sprawy, dlatego jest więcej testów, mogą się pojawiać różne zaburzenia służby zdrowia, a niestety to jest dopiero początek, dlatego że biorąc pod uwagę liczbę zachorowań, tych zachorowań będzie wzrastało z tego, co wynika z raportów epidemiologicznych i różnego rodzaju analiz. Jeżeli te analizy okażą się prawdziwe, to tych zakażeń będzie jeszcze więcej, w związku z tym będzie więcej hospitalizacji, zatem będzie jeszcze więcej pracy dla służby zdrowia i dla całego w ogóle systemu państwowego i niestety to będzie sytuacja trudna. Szpital w Kutnie. Od dziś decyzją pana wojewody staje się szpitalem jednoimiennym, będą tu leczeni pacjenci z COVID. Czy jest do tego dobrze przygotowany, jest pytanie, bo personel alarmuje, że alarmuje media, że placówka nie jest przygotowana, że brakuje personelu, że także sprawą zainteresowali się posłowie opozycji, m.in. Dariusz Joński zapowiada na dziś kontrolę poselską. To są różne kwestie. Jeżeli chodzi o kwestie polityczne, to są prostsze i łatwiej mi je skwitować, bo pan poseł Joński kontrolował Urząd Wojewódzki i dłużej trwała jego konferencja prasowa przed urzędem niż kontrola w środku i to jest jakość tej kwestii. A jeżeli chodzi o przygotowanie szpitala, to mam nadzieję, że dyrektor szpitala dzisiaj zaraportuje, czy szpital jest gotowy, czy nie jest gotowy, bo to jest zawsze po stronie organizatora, menadżera szpitala. Jak mieliśmy przykłady różnych szpitali w Wieluniu, w Pajęcznie, w Radomsku, w Zduńskiej Woli i w innych placówkach tego rodzaju powiatowych. W Wieruszowie też, pani dyrektor. I one się... Słucham? W Wieruszowie też mieliśmy taki przykład. No mieliśmy przykłady, kiedy menadżerowie mieli przekształcać te szpitale. Jedni przekształcali sprawnie i łatwiej, jak w Zduńskiej Woli, inni jak w Wieruszowie z oporami. Jak będzie w Kutnie, zobaczymy. Mam nadzieję, że dyrekcja stanęła na wysokości zadania, bo z drugiej strony nie jest to jakieś nieprawdopodobnie karkołomne zadanie, ale oczywiście będziemy to sprawdzać. Mam nadzieję, że szpital może brakuje gdzieś komunikacji między Urzędem Wojewody a lekarzami, a dyrektorami. Może rzeczywiście, no, jeśli oni alarmują dyrektorzy, że dowiedzieli się nagle, że są nieprzygotowani, są zaskoczeni tą decyzją. A to nie jest prawda. Nie dowiedzieli się nagle, dowiedzieli się ileś dni temu, został im pozostawiony ponad tydzień na przekształcenie, zatem mieli bardzo dużo czasu. Ja z tego co wiem, jest dużo zamieszania jakiegoś politycznego wokół tego szpitala. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że to jest bardzo duży powiat. Na północy województwa nie ma żadnego szpitala covidowego, dopóki nie powstanie Kutnowski. Liczba zachorowań będzie wzrastała i gdzieś te osoby będą musiały trafiać. Ci mieszkańcy, którzy myślą, że w przypadku pogorszonego stanu zdrowia transport do Łodzi będzie wystarczający, to muszę ich wyprowadzić z błędu. Nie będzie. Ja nie mogę się zgodzić na sprowadzenie zagrożenia na zdrowie i życie obywateli. Dlatego podjąłem taką decyzję. Jeżeli szpital nie jest przygotowany i nie dopełnił swoich obowiązków, to będę oczywiście podejmował stosowne kroki. Udzielaliśmy wszelkiej pomocy, jaka była możliwa. Wczoraj widzieliśmy premiera i ministra zdrowia na Stadionie Narodowym, gdzie gotowy jest już szpital na 1200 łóżek. W Łodzi podobny powstaje w hali Expo. Jak tutaj idą przygotowania? Całą parą przygotowujemy się, wykonawca już dzisiaj zaczyna pierwsze czynności, jeżeli chodzi o halę Expo, w poniedziałek kolejne. Mam nadzieję, że uda nam się w porównaniu z deklaracjami, bo ja mówiłem, że łóżek tam będzie między 250 a 275. Już dzisiaj wiem, że będzie ich więcej.
Także no, przygotowania idą pełną parą, ale to nie jest koniec wszystkich działań związanych z poszerzaniem bazy łóżkowej, jeżeli chodzi o COVID, bo jeszcze mamy szpitale prywatne i inne szpitale publiczne, które będą przekształcane, no, ale o tych decyzjach będę informował w stosownym czasie, kiedy je podejmę. Pojawiają się też takie informacje o szarej strefie, jeśli można tak powiedzieć, covidowej, czyli o tym, że nie wszystkim udaje się dotrzeć, nie wszyscy mogą być zbadani przez służbę zdrowia, mogą być zdiagnozowani i leczą się na własną rękę. Nie wie pan, szacuje pan, jaka może być skala tego zjawiska, ile osób rzeczywiście z covidem zostaje w domu, bo nie zostaje przyjęta przez służbę zdrowia? Pamiętajmy, panie redaktorze, że pacjenci, którzy mają słabe objawy, załóżmy tylko gorączkę albo tylko kaszel, mają właśnie zostać w domu, w domowej izolacji, dlatego że hospitalizacja jest przeznaczona dla pacjentów, którzy tego wymagają, którzy wymagają bardzo specjalistycznej opieki pielęgniarskiej i medycznej. Dlatego lekarze POZ-u zostali włączeni w ten system i powinni nadzorować stan zdrowia swoich pacjentów. O tyle, o ile ja mam sygnały, to mam takie, że niestety współpraca na linii pacjent-POZ jest dość trudna w dzisiejszych czasach. Mamy dużo tego rodzaju informacji, ale niestety tutaj te praktyki są po stronie lekarzy rodzinnych i jeżeli oni nie będą w odpowiedni sposób podchodzić do zapotrzebowań pacjentów, to niestety tego rodzaju napięcia będą się pojawiały. Mówiliśmy, że liczba zakażeń rośnie, niebezpiecznie rośnie. Tydzień temu w rozmowie z Radiem Łódź profesor Adamantczak rekomendował 2-tygodniowy całkowity lockdown. Czy czeka nas taki lockdown, wyłączenie kraju na 2 tygodnie? Podobnie docierają do nas takie sygnały z krajów w Europie Zachodniej, że już tuż właściwie, zresztą powiedzmy szczerze, że w Polsce w tej chwili już niewiele brakuje, żeby powiedzieć o całkowitym lockdownie, bo jest tak dużo ograniczeń, bo cała Polska objęta jest czerwoną strefą. No tak, no w Europie mamy trudną sytuację. Mieliśmy niedawno emocjonalną wypowiedź i bardzo poważną Angeli Merkel w Bundestagu. Myślę, że pan premier w stosownym momencie korzysta cały czas z informacji dostarczanych przez grupę bardzo dużą epidemiologów i zakaźników i gdyby była taka potrzeba, to oczywiście ogłosi lockdown w konsultacji z ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym, no bo to jest bardzo jednak poważna decyzja, mająca zresztą bardzo dużo reperkusji, a biorąc pod uwagę też pewne okoliczności życia społeczno-politycznego w Polsce, mogłaby wzbudzić kontrowersje obecnie, dlatego jesteśmy w dość trudnej sytuacji, z jednej strony walczymy o życie i zdrowie obywateli, a z drugiej strony mamy do czynienia z pewnymi zaburzeniami i trzeba brać wszystkie te czynniki czekamy, pod uwagę. Czekamy zatem na te decyzje. Tu stawiamy kropkę, a w części internetowej na stronie Radia Łódź i Telewizji Łódź między innymi o tym, czy cmentarze na 1 listopada zostaną otwarte i o tym, co, jak pan wojewoda ocenia protesty w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Słuchaczom radia dziękujemy, zapraszamy na stronę internetową. Dziękuję. To zacznijmy od 1 listopada, bo to już pojutrze. Jak pan myśli, będą otwarte cmentarze w tym dniu ważnym dla Polaków? Czy Polacy posłuchają jednak apeli polityków, apeli epidemiologów i na cmentarze tego dnia masowo, jak zawsze, nie ruszą? Dzisiaj to zostanie ogłoszone przez pana premiera, jakie są zalecenia i decyzje w tej sprawie. Ja się podpisuję pod apelami, aby 1 listopada nie iść, jeżeli naprawdę ktoś nie odczuwa takiej bardzo dużej już potrzeby obecności na cmentarzu. Ja sam nie pójdę 1 listopada, pójdę później. Tak i tak będę prosił moich bliskich, dlatego że to jest kwestia naprawdę zdrowotna. Będąc w dużym tłumie ludzi, w ścisku, wiemy jak to jest, jeżeli chodzi o alejki cmentarne, niektóre są bardzo wąskie. Naprawdę będzie łatwo się zarazić, a ten wirus naprawdę może być niebezpieczny. Nie będzie, miejmy nadzieję, tłumów 1 listopada na cmentarzach, natomiast tłumy są od kilku dni, od tygodnia na ulicach polskich miast, także w Łodzi. Przedwczoraj rekord, zdaje się, w Polsce, prawie 30 tysięcy uczestników, jak oceniali organizatorzy. Jak pan ocenia wyrok Trybunału Konstytucyjnego? Zapadł w dobrym momencie, był potrzebny? Ja wyroku Trybunału oceniać nie będę. To jest niezależny sąd, tak jak Sąd Najwyższy i inne sądy w Polsce i Trybunały.
Uważam, że jeżeli chodzi o moment wydania tego wyroku, który spowodował te duże emocje społeczne, to na pewno moment jest niefortunny, dlatego że powinniśmy wszyscy teraz koncentrować się na takich kwestiach jak walka z epidemią, zapewnienie pewnego komfortu wszystkim, bo no, zastanawiamy się, jak każdy z nas, każdy obywatel, każdy Polak, czy to ma podobne troski. Wszyscy się martwią o swoich bliskich, którzy mogą zachorować, może im się przytrafić coś złego. Zastanawiamy się nad przyszłością, nad niepewnością gospodarczą, nad niepewnością związaną, kiedy będzie szczepionka, kiedy wszystko wróci do normy, kiedy normalnie będzie można iść do kawiarni czy do kina. I w takim czasie pojawił się ogromny, poważny temat, fundamentalny, dotyczący rzeczy najważniejszych i pryncypialnych, w których są, które wzbudzają bardzo duże emocje, takie emocje jak, nie wiem, zagadnienie kary śmierci. I po prostu ta sytuacja jest bardzo skomplikowana obecnie, tak bym to nazwał. I to jest moja ogólna ocena sytuacji w Polsce i bardzo bym chciał, żeby emocje zostały ostudzone z powodu epidemicznych, z pierwszego, to jest pierwszy powód. A drugi powód to bardzo bym nie chciał, żeby Polska pękała na dwie części, które ze sobą nie rozmawiają, nie rozumieją, które na siebie krzyczą zamiast rozmawiać. To jest dla każdej wspólnoty i narodu bardzo niebezpieczne. No ale czy widzi pan możliwość zbliżenia rzeczywiście tych stanowisk? Wczoraj pani profesor Dzisława Janowska mówiła na naszej antenie o tym, że oczekuje tutaj na aktywność ze strony pana prezydenta, oczekuje na zorganizowanie czegoś w rodzaju okrągłego stołu i wypracowanie kompromisu, który na pewno będzie trudny, i podkreślała, że to musi stać się szybko. I tak samo jak liczy na to, że wyrok Trybunału nie zostanie opublikowany. Czyli tu jest... No, wektor w stronę rządzących. Czy rządzący posłuchają tego apelu profesor Zdzisławy Janowskiej? No pytam pana, bo pan też jest przedstawicielem rządzących. Tak, znaczy ja nie odpowiadam za to, co zrobi pan prezydent i pan premier. Pan premier raczej wydaje mi polecenia, ja mogę tylko mu doradzać. Jak ja miałbym doradzać, to oczywiście, że doradzam dialog. I dialog w takim momencie, kiedy opadną emocje, ponieważ no, muszą być zawsze spełnione jakieś warunki, a zarówno po każdej stronie sceny politycznej, zarówno po prawej, jak i po lewej, im dalej na prawo, im dalej na lewo, tym gorętsze są te emocje obecnie i są one niepotrzebne i powinny zostać wyciszone. I wtedy na pewno dialog będzie potrzebny. Na pewno zgodzę się z panią profesor w takim punkcie, że obecnie potrzeba jest zajęcia jasnego stanowiska przez liderów, wszystkich liderów, a następnie, aby oni zaczęli ze sobą rozmawiać tak, aby osoby, ludzie, których reprezentują, zrozumieli, że kwestia jest bardzo poważna i fundamentalna, bo to nie jest kwestia tylko obrzucania siebie wulgaryzmami, ale to, co się dzieje, będzie miało też wpływ na życie społeczne i polityczne w przyszłości, bo pewne granice zostały przekroczone. Jest dużo emocji podczas tych protestów czy spacerów, jak twierdzą organizatorzy. Także można było obejrzeć w przestrzeni publicznej niektóre interwencje, czy policjantów, czy straży miejskiej. One wywołały sporo emocji. Zdaniem opozycji i posłów uczestniczących w tych protestach były zbyt brutalne. Tu zdaje się jest różnica zdań między nimi a panem wojewodą, zwłaszcza że policja i straż miejska, no to w tej chwili służby podległe państwu, służby podległe premierowi. Znaczy, fundamentalna różnica między panami posłami, którzy tam maszerują, i panami radnymi, a mną jest taka, że ja w tym czasie siedzę i zajmuję się walką z epidemią, kiedy oni postanawiają się lansować. Dlatego, że osoby, które tam idą z przyczyn ideowych, czy działacze społeczni, czy ludzie, którzy gorąco wierzą w te postulaty, to jest osobny temat niż panowie posłowie, którzy robią sobie tam selfie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy policji, straży miejskiej i inne służby porządkowe, to zawsze należy surowo i uczciwie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, obowiązującym stanem prawnym, oceniać ich funkcjonowanie. I jeżeli ktoś ma zastrzeżenie do jakiejkolwiek interwencji, to ona musi zostać gruntownie zbadana i sprawiedliwie oceniona. Jeżeli ktoś przekroczył swoje kompetencje, to należy taką osobę ukarać dyscyplinarnie na przykład. Ale nie wolno z drugiej strony wydawać na swoich podwładnych wyroków kapturowych. Znaczy, prawie jak inkwizycja, ktoś zobaczył filmik w internecie, nie wie, czy ten filmik pokazuje całość sytuacji i następnie od razu wyrzuca się ludzi z pracy. No nie, tak nie można robić, to jest wbrew przyzwoitości. No, jeden z najbliższych współpracowników, pani prezydent, prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej na swoim Facebooku napisał, że pod filmikiem właśnie pokazującym te interwencje, że warto mieć kręgosłup, że kiedyś strażnicy wrócą pod nadzór prezydent miasta. Co pan na to?
Nie wiem, to jest dziwny komentarz. To dowodzi po pierwsze pewnej bolączki, że spółki infrastrukturalne w mieście zamiast budować drogi, które się przeciągają latami, zajmują się jakimiś dziwnymi sprawami. Ja nie wiem, dlaczego ten pan się wypowiada w ogóle w takich sprawach i w tonie grożącym strażnikom miejskim w jakiejkolwiek formule, bo to jest po prostu niesmaczne. Dziękujemy. Przed nami, tak jak mówiliśmy, długi, trudny weekend. Apelujemy tutaj wspólnie z panem wojewodą o rozwagę 1 listopada. Niepotrzebne zakazy, potrzebna po prostu rozwaga. Pomyślmy, proszę państwa, i można te święta rozłożyć na to ważne święto dla Polaków na kilka dni. Zdrowia sobie życzmy. Dziękuję panie wojewodo za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Dużo zdrowia dla pana i dla państwa. Rozmowa dnia.